Galeria Arsenał wyciąga najlepsze rzeczy ze sceny kulturalnej Białegostoku. Jest to działanie, które stymuluje, jest to działanie, które pozwala rozwijać skrzydła ludziom, którzy są ciężko dostrzegalni przez przeciętnego odbiorcę kultury. I to jest właśnie siła tego miejsca, że daje szansę i wykrywa bardzo wcześnie te rzeczy wartościowe, które są warte prezentacji. Najbardziej w kontakcie z Galerią Arsenał cieszy mnie otwartość na i zrozumienie dla inicjatyw, które ja prowadzę, za którymi stoję ja i bardzo żywym takim momentem, w którym uczestniczyłem nie tylko jako odbiorca, ale też jako, można powiedzieć, osoba zaangażowana czynnie w tworzenie, jest podróż na wschód. Ja akurat może tak troszeczkę gdzieś działałem w tle, ponieważ nie byłem odpowiedzialny w jakikolwiek sposób za wystawę, ale częściowo za promocję tej wystawy, dlatego przeżyłem bardzo mocno to wydarzenie i myślę, że to był taki bardzo duży przełom dla Galerii Arsenał, bo zaistniała w szerszej świadomości białostoczan i pokazała, że duże, istotne rzeczy potrafią się dziać w Galerii Sztuki. Z punktu widzenia środowiska, w którym jedziałem, z punktu widzenia kultury, w której jedziałem, jest bardzo ważne poszukiwanie przestrzeni i ludzi, którzy rozumieją to, co robimy. Obracamy się w takiej masie stereotypów i walczymy z taką ilością złych przekonań o tym, co robimy. I myślę, że Galeria Arsenał tutaj ma podobne nieraz problemy z brakiem zrozumienia ze strony ludzi. Droga Galeria Arsenał, życzę Ci jeszcze więcej odwagi, jeszcze więcej konsekwencji w ciężkiej pracy polegającej na prezentowaniu, wyciąganiu i promowaniu i uświadamianiu, edukacji odbiorców. Życzę jeszcze więcej odbiorców, życzę ciągłego rozwoju, wspaniałych owoców tej ciężkiej pracy, którą codziennie wykonujecie. I życzę sobie, aby Białystok naprawdę korzystał wciąż z tej energii, którą wkładacie w to, by coś się u nas działo.